Rząd zastrzega, że nie będzie podejmował działań korzystnych dla Rosji i jej podmiotów gospodarczych. Dostarczając ropę do Niemiec, chce znaleźć rozwiązanie, jeśli chodzi o pozbycie się spółek rosyjskich z akcjonariatu spółek niemieckich. Władimir Putin, by mieć czym szantażować Europę, od dawna starał się uzależnić ją od surowców energetycznych z Rosji. Jednym z głównych kierunków dla gazu ze wschodu stały się Niemcy. Rezygnując z atomu i węgla, chciały budować swoją przyszłość w oparciu o Nord Stream 2. Polska była mądra przed szkodą i gdy na Kremlu zapadła decyzja o wstrzymaniu dostaw, byliśmy blisko uruchomienia gazociągu Baltic Pipe. Konsekwentne zakupy ropy w Rosji ograniczał też Orlen. Jesteśmy w stanie zabezpieczyć dostawy do Polski. Rafinerii i także dostawy paliw, więc do Polaków. Ta deklaracja wiceministra klimatu i środowiska padła wczoraj na terenie gdańskiego naftoportu. Polityk przypomniał, że ma ona strategiczne znaczenie z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Przypomniał o inwestycjach podjętych na rzecz rozbudowy magazynów w porcie, co pozwala zabezpieczyć dostawy w rafinerii w Polsce, ale sprzyja też współpracy z Niemcami. Z punktu widzenia polskiego rządu kluczowym dla znalezienia długotrwałego rozwiązania, jeżeli chodzi o dostaw ropy do niemieckich rafinerii, jest to, żeby się pozbyć obecności rosyjskich spółek z akcjonariatu rafinerii niemieckich. Polska chce uniknąć działań, które mogłyby być korzystne dla Rosji. W Gdańsku wiceministrowi klimatu towarzyszył przedstawiciel rządu Niemiec. Jestem tu dlatego, żeby naszą współpracę dalej intensyfikowali. Z pomocy gdańskiego naftoportu w zapewnieniu dostaw ropy korzysta niemiecka rafineria Schwedt.